Na ulicy Wojska Polskiego przy remoncie drogi krajowej nr 63 znaleziono dwa pociski niewypały. W godzinach popołudniowych około godziny 16 przyjechali saperzy, stwierdzili, że jest to bardzo niebezpieczny ładunek. Określiliśmy strefę rażenia na taką bardzo niebezpieczną, na 500 metrów i w promieniu 500 metrów od tych pocisków ewakuujemy ludzi. Szpital jest szczytem do tych pocisków i po analizie saperów plus naszej doszliśmy do wniosku, że szpital będzie ewakuowany, że tak powiem, wewnętrznie, czyli przemieszczalni ludzie będą do drugiej części szpitala. Natomiast kilku dzieci z oddziału dziecięcego przewiezionych zostało do szpitala, o ile dobrze wiem, w Łomży. No i ewakuacja ludzi jeszcze trwa, jak pan redaktor widzi, ale już niebawem kończymy ewakuację. Mamy jeszcze kilka osób, które wymagają opieki medycznej. Za chwilę będziemy się kontaktowali z pogotowiem ratunkowym i po zakończeniu ewakuacji składamy meldunek saperom, którzy przystąpią do rozbrojenia tych, czy do wywiezienia tych ładunków. Jakiej wielkości są te ładunki? Jeżeli chodzi o wielkość gabarytową, czy o waga? Nie wiem, ale z tego, co mi mówiono, są to ładunki, które oddziałują na w promieniu, niebezpieczne dla człowieka bezpośrednio są, nawet około kilometra. Natomiast dla budynków i dla mieszkańców w budynkach 500 metrów to jest strefa zagrożenia, z której musimy ewakuować ludzi. Czy ładunek zostanie podniesiony już dzisiaj? Jeżeli nie będzie żadnych komplikacji, to saperzy twierdzą, że będą w stanie to dzisiaj zlikwidować zagrożenie, które występuje w naszym mieście. Jak przebiega ewakuacja? Ewakuacja przebiega dosyć dobrze. Kilka osób nie wyraziło zgody na ewakuację. Prosiliśmy o podpisanie oświadczeń. Mamy jeszcze, tak jak wspominałem, kilku mieszkańców naszego miasta, którzy są albo po operacjach, albo chorzy i wymagają opieki lekarskiej, ewentualnie opieki medycznej. Tak? I ci ludzie zostaną przetransportowani do szpitala w Łomży. Zaraz będziemy dzwonili do pogotowia ratunkowego. Zostały stworzone jakieś miejsca dla osób ewakuowanych? Tak, są trzy strefy wyznaczone. Jedna strefa to jest szkoła podstawowa nr 1, szkoła podstawowa nr 2 i budynek powiatowego lekarza weterynarii, który jest dość spory i tamte osiedle położone przy tym budynku ewakuuje się do inspektoratu powiatowego weterynarii.